sportu i turystyki. Dlatego w jej imieniu proszę o zabranie głosu koleżankę Renię Kruszczyk. Tak, jest mi bardzo przyjemnie powiadomić Państwa, że Komisja Kultury przygotowała jak co roku taki projekt uchwały. Ten projekt był przygotowany również w oparciu o wspólnie z dyrektorami poszczególnych placówek, także panie dyrektor uczestniczyły w tym. Myśmy w jakiś sposób starali się również wziąć pod uwagę ich problemy i te rzeczy, które są istotne w placówkach. No ten budżet, jaki mamy w tej wysokości, udało nam się właśnie w ten sposób podzielić. Takie mamy głębokie przekonanie, że panie dyrektorki wyszły zadowolone z tego z naszej komisji. Myślę, że w miarę sprawiedliwie, czy tam, no tak jak mogliśmy w ten sposób, żeśmy te środki według naszych kompetencji, one są podzielone na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące. Ponieważ jest taki wymóg, to zostało sprawdzone też w ZEO, więc na tej podstawie przygotowaliśmy projekt tej uchwały, który został przez komisję przyjęty jednogłośnie. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym sprawa jest rozstrzygnięta. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych chciałby podjąć, kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie. Przystępujemy do